Panie, że jest szansa na rozmowę? Krótko. Dzień dobry. Czy należy zainicjować szefa BBL? Pan prowadził zakaz przemieszczania się ważnych osób w jednym samolotem. Dzisiaj w Gorzowie gościmy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie premierze, prosimy do nas. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za miłe powitanie. Chciałem powiedzieć kilka słów na ten temat, który jest dla nas wszystkich dziś tak bardzo interesujący, który nas tutaj zgromadził. Przed nami wybory samorządowe. Można powiedzieć rutyna. Akurat te wybory nam w Polsce wychodziły. Nie było zmian terminów. Pierwsze były w 90, później w 94 i tak co 4 lata. Raz jedna kadencja została troszeczkę przedłużona, ale poza tym nic się nie zdarzyło. Ten mechanizm, można powiedzieć, pracuje jak dobrze nakręcony zegarek. Ale czy to znaczy, że wszystko jest dobrze? Czy to znaczy, że wszystko jest w porządku? Czy to znaczy, że nie powinniśmy się zastanowić nad tym, co trzeba zmienić? Bo samorząd, polski samorząd, ten stworzony w 90 roku, jest z całą pewnością sukcesem. Ja w żadnym razie tego nie kwestionuję. Ale sukcesy mają to do siebie, że się wyczerpują. Że coś, co w pewnym momencie jest dobre, można powiedzieć wystarczające, później już wystarczające nie jest. Nie jest wystarczające, w szczególności wtedy, kiedy wielkie są zadania. A my, proszę Państwa, jako naród, jako Polacy, stoimy przed wielkim zadaniem. My musimy się szybko rozwijać. To jest polski imperatyw. To jest coś, nad czym nie możemy przejść do porządku dziennego.